Co robi kościotrup na plaży? Bawi się łopatką. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Urbixpeli, witam was w kolejnym odcinku Króla Fify, dzisiaj ze mną jest Nexion. Halo, halo, cześć, dzień dobry, witają się z wami dwa dzikie bobry, siemaneczko. Siemanko, jak tam formę ocenisz w tej Fifie? Słuchaj, jest taka jak zawsze, czyli jest żałosna, więc jest wszystko spokojnie, mam nadzieję, że dzisiaj zaprezentuję swoją najlepszą. Powiem ci, no nie jesteś przygotowany na takie cuda, które się tutaj będą działy, naprawdę, nie jesteś na to gotów. Okej, nie mogę się doczekać, także zaczynamy standardowo od pierwszej konkurencji, czyli sam na sam. Każdy za 5 punktów, tylko przypominam, że ostatni musi być wykonany lewą nogą. Kim będziesz wykonywał? Słuchaj, ja postanowiłem wybrać zawodnika, który bezapelacyjnie żadnej setki nie zmarnuje, tak więc Sławomir Peszko u mnie dzisiaj na szpicy lata, okay. Każdą setkę wykorzysta. Jest Sławuś, tam ubiegnął w sukurs, ale Sławek już jest. Sławek! Czy uwierzysz mi, że nie powiem ci, że to było na 1,5 paska siły? Nie. No to niestety przepraszam, ale tak było. To było 1,5 paska siły. Okej, szansa nadal na 10 punktów w tej konkurencji jest. Jeszcze jeden prawą nogą. No. Ja pierdzielę! Sławuś! Ty masz... To chyba jednak był błąd wybierając Sławka Peszko. I teraz jeszcze jeden, ale słabszą nogą. Boże, lewa noga, tak? No dobrze. No i zobaczmy. Sławomir Peszko. Nie, to była prawa noga, więc to była prawa noga. Ty stary Sławek, teraz. Teraz będzie. Lewa noga. To jest prawa! Nope. No nie. Ale powiem ci, zauważyłem pewną powtarzalność. To chyba była zła decyzja, że ja wybrałem sobie Sławka Peszko. Ale przynajmniej się bawimy, także jest ok, ja to szanuję. Przechodzimy do rzutów wolnych. Ok, 3 próby, każda po 15 punktów. Kim będziesz wykonywał te rzuty wolne? Słuchaj, bardzo mnie kusi opcja wybrania w patriotycznym zrywie po raz kolejny Sławomira Peszko, ale czuję, że to chyba jednak będzie troszeczkę zła decyzja. Okay. Wydaje mi się, że jednak Hadzi mimo wszystko jest tutaj lepszym wyborem, tylko moje jest pytanie do ciebie, ja muszę strzelać, tak? To musi tak, musi strzelać, ja nie ruszam się murem, nie przesuwam nikim, w ogóle ręce mam tutaj. Oj, poszedł strzał. Kurde, gdyby to było trochę wyżej. No, leciało tak całkiem ciekawie, tylko niestety prosto w mur. Kurde, przydałoby się zgarnąć jakiś punkt, bo to sam na sam to był jakiś dramat. Druga próba. Tak jest. Po prostu. Zobaczmy, czy teraz będzie lepiej. Może troszeczkę więcej siły tutaj. Bo może... Hadzi! Ale było w mur, było za wysoko i teraz wyczuwam 15 punktów. Nexion, ostatnia szansa w tej konkurencji. Ostatnia szansa na jakiekolwiek punkty. Fajnie by było w końcu coś garnąć. Hadzi, błagam cię, mordo ty moja. O, teraz z tej strony tak bardziej. Kurczę, to tak już inaczej. No ale dobrze, no spróbujemy. Hadzi, niech będzie. I nic. No cóż, mogłem brać Sławka. Sławek w sumie niczym by się to nie różniło. Rzuty wolne wyglądały identycznie jak strzały Sławka na pustą bramkę, więc spoko. Rzuty rożne, standardowo 3 próby, każda po 10 punktów tym razem. No i jedziesz. Ja też nie ruszam się z zawodnikami, nie skaczę, nie ruszam się bramkarzem, także pełna dowolność tutaj. O Jezus Mario! Naprawdę? Nawet rzutów różnych? Jeżeli tak będziesz wykonywał, to może jakiś samobój wpadnie, to ja wtedy 15 punktów daję sobie coś. Dobra, jak wpadnie samobój, 15 punktów. Tak jest, tak jest. Dobra, trzymam za słowo. Pike! O kurde! To już było naprawdę dobra próba, ej. No tak zwany wiwat, niech będzie, zobaczmy. Hadzi, czy to się tutaj coś przyda... O Jezu Chryste, no i kadę z voleja, dzień dobry. Jednak dzień nie. Dobry. No dobra. Przechodzimy do rzutów karnych. Ja tylko szybko przypomnę, strzelony karny 3 punkty, obroniony aż 5 punktów, ale uwaga, jest tu haczyk jak zwykle, jeżeli nie strzelisz, to minus 1. No jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. No to jedziemy, Adam dobra. Adam z żółtą kartką, ale on tu wszystko wyciąga, nalajcie, widzisz? Pierwsze 5 punktów! Hurra tak w karnych, przedostatniej konkurencji, tak jest. Sławuś, błagam cię, nie zawiedź mnie, chociaż to strzel, co?
Tak, tak jest, masz Zasławka, 3 punkty. Nie, Zasławka musi być 6. Zasławka musi być 6. Zasławka Peszko, za karnego Sławkiem Peszko musi być 6. No i wszystko, wszystko. Czekaj, na razie masz 13 punktów aż. Ja to muszę się wziąć do roboty. Werner, tutaj... Werner, lecimy z tematem, Werner. Dobra, teraz bronię. O jednak jeju. Nie, jednak nie. Pięknie, Werner. I bronimy. Pamiętaj, że są tylko 3 serie, także to jest ostatnia. Ostatnia, no i Lukas. To musi być wyczyszczone, wszystko. No! Jest, ale wyczuty też był. Gitara. To teraz jeszcze kończymy azart elegancko i do domu. Nie, no to muszę wyjąć, to muszę wyjąć. Środek. Nie! Ej, dobra, komplet. Okej. Okay. Ale wiesz co, jeszcze nie było takich serii. Wszystko żeby wyjęte, prostu... wszystko strzelone, jeszcze podwójne punkty za Sławka Peszko. Mi się to podoba, fantastycznie. Nie ma żadnych podwójnych punktów. Dobrze, Niksem, przechodzimy do paczek, tak jak zwykle. 3 paczki, każda po 7,5 tysiąca, bo tak z każdym otwieram, także nie mogę tych promocyjnych otwierać. Twoje zadanie jest dosyć proste, musisz zgadnąć, jaki overall wyleci z tej karty najlepszej, czyli który się pokaże na ekranie. Nieważne, co jest w tej paczce, od razu mówię. Jeżeli trafisz, masz aż 15 punktów. Jeżeli pomylisz się o 2 w górę lub w dół, to takie dodatkowe 5 punktów. Wszystko jasne? Wszystko jasne, jak najbardziej. Dobra. Okej. Okay. To czekam na overall twój. 82. Okej, okay. Wysoko. Paczka za 7,5 tysiąca monet już się otwiera. Ja będę ci dawał znać, czy są ekrany, czy jest ktoś rzadki. Jest ktoś rzadki, więc szansa na 82 jest. Uwaga. Grecja, napastnik, Marsylia. Jest to Mitroglu, 81, więc 5 punktów jest na twoim koncie. Jest to dobry początek, jakby nie patrzeć. No ale bardzo blisko, początek. Bardzo blisko. No dobra, no będą kolejne. Musi być jedna piętnastka, co najmniej jedna piętnastka musi być. I tego ci życzę. Podaj teraz twój drugi overall. Ja zostaję ciebie, przy teraz. Tym samym 82. Okej, okay, na pewno 82? Tak, na pewno 82. Paka w tym momencie już się otwiera. No i zobaczmy. Nie ma ekranów. I niestety nie ma rzadkiej karty, ale to nadal może być 82, także spokojnie. No może być chociaż 76. O Jezus Maria, to nie, to dramat. Także dramat. Teraz bez punktów i ostatnia szansa, w której się wszystko rozstrzygnie. Ostatnia szansa na 15 punktów, także słucham. 79 punktów overalla. Okej, okay, dość niepewnie, ale no nie możesz być pewny, co tu wypadnie, dlatego uwaga, 3, 2, 1, paczka się otwiera. Ja trzymam kciuki za to 79, nie ma ekranów, to dobry znak, jest karta rzadka, także też nie jest źle. I uwaga, LP, Chelsea, 76, także... Zostajesz niestety, no tutaj w tej konkurencji z 5 punktami, ale nie było źle ogólnie. Nie było źle, mi się wydaje. No szczególnie w karnych, no to jest rekord. Jeszcze nikt nie zdobył takiego kompletu. Jeszcze nikt trzech nie obronił, trzech nie strzelił. Sławusz Peszko mnie zasmucił mnie naprawdę bardzo mocno przy sam na sam, no ale co ja tutaj mogę powiedzieć? Ale było spoko, także Nexium, bardzo dziękuję ci za występ. Link do Nexium macie oczywiście w opisie. Nexium, jeszcze raz bardzo dziękuję. A was zachęcam do subskrybowania kanału i do zostawienia łapki w górę. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Hej!